Pani Wioleto, jest pani mamą syna, który od 2 lat jest przetrzymywany na terenie Republiki Włoskiej. Proszę powiedzieć, co się stało, w jakich okolicznościach pani dziecko tam się znalazło? Mój syn został wywieziony bez mojej zgody. Głośniej proszę. Mój syn został wywieziony bez mojej zgody 2 lata temu, dokładnie, jutro mija data, 13 września 2014 roku, w dzień śmierci tragicznej mojego taty, a dziadka mojego syna Rogera. Bezwzględny mąż, bezuczuciowy człowiek zabrał dziecko, nie pozwolił dziecku pożegnać się ze swoim dziadkiem, z rodziną, uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej, tak jak nam nakazuje tradycja, nam Polakom, ale zarówno na całym świecie i tak samo we Włoszech, jesteśmy katolikami. Moje dziecko zostało pozbawione. Pozbawione zostało tożsamości polskiej od 2 lat, korzeni włoskich, polskich. Nie może mówić po polsku, nie może się kontaktować z rodziną, którą ma bardzo liczną w Polsce, swoje kuzynostwo, ciocie, wujtkowie. I nadmieniam, że nie mógł pożegnać się z dziadkiem, nie może przyjechać na cmentarz, żeby zapalić tego znicza, żeby pamiętać o nim. Za chwilę udamy się do ambasady włoskiej, przed którą pani dziś protestuje. Wręczy pani petycję, ma pani ją tutaj przygotowaną. O co będzie pani apelować do konsula czy do przedstawicieli ambasady? Będę apelowała o to, żeby mój syn powrócił do kraju, do Polski, gdzie jest jego miejsce, gdzie urodził się w Wieluniu 12 lat temu. Był wychowywany i mieszkał w Wieluniu. Chodził tam do przedszkola, przeszczył 1,5 roku. Ma tam przyjaciół, znajomych, rodzinę, tak jak już powiedziałam. Całe swoje otoczenie, dom. Ja mam tam pracę. Daję pracę innym osobom. Także uważam, że dziecko powinno być przy mamie, a nie przy tacie, który nie pracuje. Z tego, co mi wiadomo, jak do tej pory po prostu nie pracuje, jest człowiekiem bezrobotnym. Jak taki człowiek może utrzymać dziecko? Jakie wartości życiowe może przekazać dorastającemu dziecku, dorastającemu synowi? Dziecko, które żyje bez mamy, jest pozbawione uczuć. I ojciec, działając wraz z prawem, które panuje we Włoszech, które na to mu pozwala bezwzględnie, nie pozwala się dziecku z matką kontaktować. Kiedy ostatnio skontaktowała się pani z dzieckiem? Ostatnio widziałam się z dzieckiem prawie 3 miesiące temu. Byłam tam osobiście, ponieważ do tej pory jeździłam tam raz, a nawet 2 razy w miesiącu. Nie miałam innej możliwości, bo on mnie tutaj nie przywoził. Więc ja sama po prostu, ponieważ kocham moje dziecko, kocham mojego syna, jeździłam tam, ale w ostatnim czasie mąż wezwał karabinierów, którzy mnie wyprosili. Wyprosili mnie po prostu z chodnika i no powiedziałam, było mi bardzo przykro, niezmiernie przykro, że jestem tak tam traktowana. Na odpowiedź, dlaczego nie dostaję dziecka, usłyszałam, że jestem Polką. Ja nie wiem, co Polki zawiniły, co my Polacy zawiniliśmy, że Włosi, Republika Włoska nie chce przyznać nam dzieci, nie chce mi oddać mojego syna, którego wykarmiłam, którego urodziłam w Polsce. Nie urodziłam go we Włoszech. Ja urodziłam go w Polsce, na polskiej ziemi, wychowałam. Był na ubezpieczeniu zdrowotnym polskim, nie włoskim. Dobrze. Chodźmy. No tak, ale będziemy rozmawiać z osobą, która będzie przyjmować petycję o problemie. To jest normalne. Tak. Czyli czekamy teraz na tą osobę, tak? Tak, tak. Tylko mówię odnośnie wejścia tutaj na teren, to może oczywiście filmować. W momencie, kiedy wyszedł z
środka, nie wpuszczą pana z tym bagażem, z telefonem, z aparatem. Jest zakaz robienia zdjęć, filmowania. No to porozmawiamy z panem, czy z panią z konsulatu, czy z ambasady, tu przed drzwiami, bo tutaj możemy. Tak, możemy, ta pani, która ma to przyjąć, nawet to chwilę jej nie ma, to ja też nie będę za nią decydować. Tak? Jasne. Wyrazić zgodę, to też ma to przyjąć. Dobrze, w takim razie czekamy. Musi pani czekać. Wcześniej była z ambasadą. Szanowny panie ambasadorze, kiedy mój syn Ruggero miał 5 lat, chodził ze mną po rodzinnym Wieluniu, którym przyszedł na świat i radosnym głosem mówił wszystkim dzień dobry. Każdy dzień spędzony. Każdy dzień spędzony. Pani Violetto, przeszło 40 minut, była pani w ambasadzie włoskiej. Z kim pani rozmawiała i na jaki temat? Rozmawiałam z wicekonsulem, z tego co mi wiadomo, i z radcą prawnym. Powiedzieli mi, że nie mogą mi pomóc absolutnie, że to nie jest ich gestii, że mam sobie znaleźć adwokata, który będzie mnie reprezentował, że mam zgłosić moją sprawę do ambasady polskiej w Rzymie, czy w Mediolanie. Ja już takie rzeczy zrobiłam. Adwokata już też wzięłam z listy rekomendowanych adwokatów z konsulatu polskiego we Włoszech, któremu zapłaciłam, który nierzetelnie prowadził sprawę. Pokazano mi, tak jak mówiłam, że poinformowali się doskonale o mojej sprawie, wyciągli... Czyli dzisiaj w ciągu dnia, tak. Dlatego pani tak długo czekała na to spotkanie, że oni się jednak zapoznali, tak, ze sprawą. Tak, zapoznali się ze sprawą, mieli przed sobą postanowienie sądu, jedno, drugie. Brakowało trzeciego postanowienia, bo ta sprawa jest naprawdę niejasna. Tu jest po prostu błąd w systemie ich prawnym. Ja jestem niesłusznie osądzona, niesłusznie mi dziecko odebrano. Są trzy postanowienia, ja w ogóle nie rozumiem, o co tam chodzi. Najpierw pokazano mi pierwsze postanowienie, gdzie ja mam możliwość kontaktowania się z dzieckiem, jak tylko przyjadę. Mogę dziecko brać ze sobą, mąż powinien przywozić. Ja mówię, że to już jest nieważne. Chyba, że cały system ten sprawiedliwości włoski sobie ze mnie żartuje. Kpiny sobie robi. I wychodzi na to, że tak jest, że oni sobie ze mnie robią kpiny. Czyli tłumaczyli pani, że pani ma prawo, ale jest to prawo już nieaktualne, tak? Czy ja dobrze rozumiem? Najpierw próbowano mi powiedzieć, że jest to prawo aktualne, później powiedziałam, że jest druga sentencja, drugie postanowienie, które mówi, że daje opiekę wyłączną ojcowi. I w tym drugim postanowieniu oni się doczytali, że ja próbowałam dziecko wywieźć z Włoch. To nie było tak. To było równe rok temu, gdzie mój syn oświadczył. Ja przyjechałam i mój syn powiedział, że on chce jechać na wakacje z mamą do Polski,
i on chce jechać na wakacje. Więc ja zawołałam karabinierów do domu, żeby w obecności karabinierów dziecko powiedziało, że chce jechać do Polski. Dziecko tak powiedziało, ale wtedy były mąż zaczął dzwonić po psychologa, którzy zaczęli rozmawiać z karabinierami i efekt był taki, że mnie wyproszono z domu i posądzono, napisano w dokumentach, że ja chciałam wywieźć dziecko z Włoch, gdzie ja nawet tego dziecka nie dotknęłam, nie wsadziłam do auta, tak więc w takiej sytuacji nie było miejsca. Tak więc oni nad wyraz z jednego słowa, jak to się mówi przysłowiowo, z igły zrobili widły i to jest napisane i to przesądziło o mojej sprawie. Jest trzeci teraz postanowienie z dnia 23 czerwca, gdzie jest napisane, że pani sędzia do 6 lipca 2017 przedłuża opiekę wyłączną nad dzieckiem ojcu, gdzie ja nie mam w ogóle ustanowionych kontaktów z dzieckiem. Tak jak powiedziałam, od miesiąca maja ja w ogóle zostałam pozbawiony przez włoski wymiar sprawiedliwości, przez sąd Trebizo, przez panią sędzię jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem, co w ogóle godzi w prawo i w konstytucję włoską, bo moje dziecko w tym momencie, jeżeli on też jest tym obywatelem Włoch, czyli też obowiązuje moje dziecko jakaś konstytucja włoska. No i w konstytucji włoskiej, jak zarówno i polskiej, i Unii Europejskiej, jest takie prawo do utrzymywania kontaktu, do niepozbywania dziecka tych korzeni oryginalnych. A tutaj w tym momencie dziecko od 2 lat jest przetrzymywane we Włoszech, nie jest przywożone do Polski. W momencie, gdy ja tam jeżdżę, to ja w ogóle nie mam kontaktu z tym moim dzieckiem. Czyli wychodzi na to, że Republika Włoska wspiera swojego obywatela, który dokonał porwania rodzicielskiego z Polski 2 lata temu. Tak. I udało się na mocy włoskiego prawa uprawomocnić to porwanie. Tak. I teraz ambasada uważa, że wszystko jest w porządku. Że wszystko jest w porządku, na dokumentach tak pisze, tak więc jak oni mają dokumenty prosto z sądu, gdzie jeszcze powiedzieli, że w bardzo rzadkich przypadkach opieka nad dzieckiem jest dawana ojcu, tylko matce dają. Więc ta matka musiała poczynić jakiś bardzo poważny czyn, że zostało jej odebrane. I ja się z tym nie zgadzam. Ja się po prostu z tym nie zgadzam, nie godzę się z tym, bo ja nic nie zrobiłam. Ja dziecka nawet nie próbowałam wywieźć. To dziecko powiedziało, że chciało jechać na wakacje i do takiego czegoś nawet nie doszło. Po prostu zostało to zmanipulowane, ładnie zapisane i przyklepane. Proszę powiedzieć jeszcze, jakie teraz kroki zamierza pani podjąć w związku z tą sprawą? No sugerowano mi, że mam sobie znaleźć kolejnego adwokata, który będzie mnie sprawiedliwie prowadził. Powiem szczerze, że no gdzie, niech taki adwokat się znajdzie, niech się sam odezwie, który chce moją sprawę prowadzić, bo ja już naprawdę nie wiem, gdzie mam go szukać. Ja poszłam, dostałam listę rekomendowanych adwokatów z konsulatu polskiego we Włoszech, wzięłam, zapłaciłam tak temu panu, temu adwokatowi, który miał mnie prowadzić, ale on opuścił moją sprawę i teraz powrócił do sprawy, musi prowadzić do końca, aż ja sobie nie znajdę nowego zastępcę. Ale ja po prostu już nie wiem, gdzie szukać. I jeszcze na koniec pytanie, czy będzie pani prosić Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości o pomoc w interwencji w pani sprawie? Dzisiaj w parlamencie polskim odbywa się dyskusja na temat ochrony polskich dzieci poza granicami. Czy zwróci się pani właśnie na tej ścieżce o pomoc? No nie pozostało mi już nic innego, tylko zwrócić się do naszego rządu i prosić o taką pomoc. Przy prezydencie działa biuro kontaktów z Polakami za granicą. Czy również będzie się zwracać pani do prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc? No ja już się zwróciłam, także, ale jeszcze raz będę próbować, tak? Dziękuję bardzo.